Witam serdecznie, za mną Dawid odbierze chleb. Witam cię, Dawid. Witam serdecznie. Niestety dla was po przegranym spotkaniu w podogrywce z Gate Guardians, na gorąco powiedz, jak ocenisz spotkanie? No zabrakło, widzicie, dogrywka była troszkę, mecz był wyrównany, zabrakło w końcówce siły, kurczę, i też powiem, no nie jesteśmy tak do końca zgrani, no bo tak jak gramy, to tylko gramy w niedzielę, praktycznie nie mamy tak czasu, żeby się zebrać, kurczę, w tygodniu, no zabrakło czegoś, na końcu siły też zabrakło, no i tej precyzji, no. Nie. Właśnie, ale przyznajesz, blisko było drugiej wygranej w tym sezonie, ponieważ w pierwszej i drugiej kwarcie wypracowaliście sobie dość pokaźną zaliczkę punktową, no i później nie udało się jej utrzymać i przyszła trzecia kwarta, która wszystko zniwelowała, potem w czwartej udało się jeszcze doprowadzić do dogrywki, ale co, powiedz mi co, brakło tych sił, tak, przede wszystkim? No, tak mi się wydaje, przede wszystkim te siły, no i też widać na wideo, że te kosze są nieobrzucane, kurczę, skuteczność jest tragiczna, nie ma co się oszukiwać, no spod kosza nie wpadały punkty, kurczę, u mnie też chyba z 5-6 akcji spod samego kosza piłka wypadała, więc też jest kwestia obrzucania koszy, siły, zgranie, no wszystko się złączyło w całość, no i w końcówce czegoś zabrakło właśnie. A z kadry jesteś zadowolony swojej, powiedzmy, bo może brakło jeszcze ze dwóch zawodników na przykład, żeby tych sił było więcej pod koniec spotkań. Tak, na pewno jeszcze nie mieliśmy meczu chyba, żebyśmy byli w 10 w pełnym składzie. Zabrakło dwóch zawodników, którzy też by na pewno troszkę dołożyli, coś by pozmieniali. No, tu też chłopaki z kontuzjami, też kostkę podkręcono. Ja też sobie nogę niestety przekręciłem i też nie dałem z siebie wszystkiego, więc no zawaliła drużyna i tyle. No. Nie ma co. Mecz był fajny, bo w pierwszych dwóch kwartach było dobrze, żeśmy mieli 11-12 punktów przewagi i już myślałem, że to jakoś pójdzie, no ale ja mówię, siły, no i te takie głupie straty, też pchaliśmy piłkę pod kosz, gdzie było dość gęsto, więc musimy wyciągnąć wnioski i może będzie lepiej. Pierwszy sezon w lidze musimy się ograć i nabrać doświadczenia. No. No właśnie, pierwszy sezon w lidze przejęliście dość mocny brand, nie wiem czy znasz jego historię, ale to już pod tym, z tymi koszulkami już były zdobywane mistrzostwa NBA. Powiedz mi, jesteś zadowolony z dotychczasowych wyników, bo te mecze, które przegrywaliście, to większość tych meczów tak naprawdę były do wygrania. I powiedz mi, czego brakuje, może koncentracji w tych końcóweczkach, tak? Tak, też koncentracji i doświadczenia, no bo też nie wszyscy graliśmy tak w ligach, kurczę, żeby tą odporność sobie złapać. I, no i ta skuteczność, cały czas mówię, że kosze są nieobrzucane i nie wpadają takie rzuty, które po prostu powinny wpadać. No. A mecze były na styku, no jeden mecz dostaliśmy tak dość porządnie, tu z faworytami ligi, więc... A reszty były na styku, mogło pójść w każdą stronę. Jakbyśmy byli w 10, troszkę szczęścia i myślę, że będzie dobrze już później. No. Słuchaj, może jakiś wniosek formalny napisać, żeby na AGH-u grać? Na AGH-u też jest, kurczę, z koszami troszkę, nie jesteśmy po drodze, więc musimy obrócić. No nie ma też tego na kosze zwalać winy, no. Każdy ma jedna piłka, jeden kosz, no. Nie, no oczywiście żartuję, słuchaj. Jeszcze odnośnie twojej kontuzji, powiedz mi, w trzeciej kwarcie, tak? Coś strzeliło? No, w trzeciej kwarcie gdzieś, kurczę, próbowałem na ofensa stanąć, gdzieś mnie podkręciłem nogę, też się zderzyłem chyba kolanami i tutaj cały golem urósł już, kurczę, i próbowałem wchodzić na wojsko, ale tak po pół minuty nie puszczało, kurczę, noga, więc... Zdrówka życzę, słuchaj, mam nadzieję, że będziesz gotowy na następne spotkanie. Powiedz mi właśnie, czego jeszcze oczekujesz od siebie, od ekipy na końcówkę sezonu? No ja mówię, teraz no już, kurczę, wynik jest jaki jest, mamy te 5 meczów, jeden wygrany, więc trzeba dawać z siebie wszystko, żeby nie mieć po prostu pretensji, że coś poszło nie tak, więc trzeba dać z siebie wszystko na boisku i jakoś to pójdzie, wynik przyjdzie sam, jak nie w tym sezonie, to na następny. Dzięki za dzisiaj, słuchaj, zdrowia, wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu na kolejny mecz. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. Dzięki.